wpuścić w otchłań, mam nadzieję, że wiesz, co robisz. To twój pomysł. Szukamy własnej ścieżki, nie? Bzdura. To stąd Tyr przeszedł dalej, a Kamień Jedności go ochronił. Gotowy? Gotowy. Panowie, jeśli to koniec, było miło. Więcej wiary, głowo. Mogę mieć takie mdłości bez żołądka. Przestań, to było świetne! Spójrz! Wieża! Wiedziałem, że coś tu będzie! Coś takie... Jak ukryć coś, co istnieje we wszystkich światach? Przesunąć to w przestrzeń pomiędzy światami. Tyr był zmyślny. Po drugiej stronie jest Jotunheim? Niemożliwe! Przecież nie idzie się przez Vanaheim, żeby dotrzeć na szczyt Midgardu. Jak mamy jej użyć? Sugeruję zajrzeć do środka, ale zachowaj ostrożność. Wyzwania Tyra nie są tak proste, na jakie wyglądają. Zauważyłem. Trochę tu pusto. Postument. Co to? O nie! Pochłonął kamień! Wieża wchłania energię kamienia. Coś się dzieje? Rusza się? Rusza się! Wie, co ma robić. Kamień wypełnił swój cel. Tak działa zaklęcie Tyra. Co stanie się teraz? Nie wiem, bracie, ale po tym locie najgorsze mamy już za sobą. Zaczęło pa... Jednak to jest gorsze. Wróciliśmy do Hel? O rany, nadchodzą! Bicia, bicia,
księżyc. Muspelheim, nie będzie miło. Uwaga, ojcze! Wieża jest na swoim miejscu. Teraz komnata podróży przeniesie nas do Jotunheimu. Jak Tyr to zrobił? Odyn podejrzewał, że giganci mieli resztki pierwotnej jotuńskiej esencji kreacji. Materii, z której powstały światy. Kamień jedności zapewne składa się właśnie z niej. Powierzenie go komuś obcemu, nawet Tyrowi, świadczy o ich desperacji. Spójrzcie! Możemy w końcu rozpalić wszystkie paleniska. Kolejne imię. Gondul. To imię jednej z Walkirii. Bardzo ciekawe. To naprawdę lubicie hałasować, co chłopcy? Już się wami zajmuję. Cóż, pora na kolejną przerwę.
wiem, co nas czeka tam w Jotunheimie, ale musimy zacierać ślady. Kruki Odyna doniosą mu o przywróceniu wieży. A nie możemy przecież pozwolić, żeby to wykorzystał. W porządku. Tego nie będzie. Co? Nie ma kryształu podróży. Do rozszczepiania energii Tyr używał swoich własnych oczu dla ostatecznej ochrony. Też masz takie oczy. Nie oczy, tylko oko jedno. Odyn wyłupił mi to drugie właśnie po to, żebym nie mógł się przenosić. Przykro mi. Myślałem, że się uda. Co Odyn zrobił z twoim drugim okiem? Pewnie je schował w jednej ze swoich 100 kryjówek. Tak daleko zaszliśmy. Musimy coś wymyślić. Dobra, mam pewien pomysł. Wiele razy widziałem, jak Sindri, a czasem Brok, czaili się w pobliżu tamtej góry, kiedy Odyn wpadał z wizytą. Może oni coś wiedzą? Brok i Sindri! Takie pytanie. Wiecie, gdzie znajdziemy drugie oko Mimira? Wybaczcie. Pewnego dnia Odyn złożył mi ofertę. Chciałbym zbudował. Pokazał mi, ale musiałem. Odmówić. Muszę. Chwilę przeprosić. No to się dowiedzieliśmy. Wiecie, mniej więcej w tym samym czasie Odyn zgłosił się do mnie, żebym mu zbudował posąg z jakąś ukrytą komorą. Ale po pierwsze to nie była broń, a po drugie wiadomo, że nie ma gorszych kutasów od asów. No i też mu odmówiłem. Ale wiem, że i tak ktoś mu to wybudował. Co to za posąg? Ten, na którym Thor wygląda, jakby chciał się zeszczać do jeziora. Ten, który pożarł gad. Wybaczcie. Już mi lepiej. Jak niby mamy przeszukać bebechy węża? Bebechy? Znowu idzie. Lepiej sprawdźmy, co wąż świata będzie miał do powiedzenia. Cóż, panowie, nie wiem, co nas czeka. Ale teraz jest odpowiedni moment na poważne przygotowania. Jeśli musicie coś zrobić, to teraz. To taka moja rada. Znowu zmierzamy do lądu. Czy straciliśmy posąg?
Wąż twierdzi, że wciąż ma go w żołądku i pozwala wam wpłynąć przez swoje gardło i go poszukać. Poważnie? Żeby nie było. Też nie jest tym zachwycony. Czyli naprawdę to zrobimy? Damy się poknąć wężowi? Nie musisz z nami iść. Nie mogę tego przegapić. Że to dobry pomysł? Nie. Cóż, bracia, zwiedziłem wiele dziwnych miejsc, ale to coś byłem. Tak, też nigdy nie byłem w brzuchu giganta. A ty, ojcze? Zdarzało się, ale nigdy dobrowolnie. Taka odpowiedź zupełnie nie była. Miałem sny o byciu pożartym. Nie powinieneś się bać. Nie boję się. Przypomniałem sobie tylko, co kiedyś czułem, jak byłem dzieckiem. Znajdźmy ten posąg. Śmierdzi aż tak, jakbym się spodziewał. Jak fermentujące piwo wrzosowe. Nawet mi się podoba. Dziwny jesteś. A! Ta woda strasznie pali. To tylko woda, prawda? Tak. W większości. Możemy tu przybić łodzią. Jest. Młot.
No!